Cześć Mroczna Armio, witam Was po dłuższej przerwie i od razu mam coś specjalnego, kryptozoologiczną mapę Afryki. Od razu chciałbym przeprosić wszystkie kryptydy, jeśli pomylę ich nazwy, no nie jestem w tym dość dobry. Więc bez zbędnego przeciągania zapraszam do mojego jeepa i jedziemy na wycieczkę po Afryce. Zaczynamy od zachodniej części kontynentu afrykańskiego. Dojechaliśmy do Gambii. Całkowita powierzchnia tego państwa to jest około 11 tysięcy km kwadratowych i populacja sięga tam ponad 2 milionów mieszkańców. Czy w tak gęsto zaludnionym państwie, a raczej na jego obrzeżach, można spotkać kryptydę? Ninki-Nanka jest tajemniczym, gado- lub smokopodobnym zwierzęciem. Według opowieści tubylców zamieszkuje na morzu nowe bagna, ukrywając się w głębokich norach na brzegach rzek, a w nocy wyrusza na łowy. Jej opisy przywodzą na myśli mieszankę kilku różnych zwierząt. Ma mieć wydłużone ciało, tułów krokodyla, szyję żyrafy oraz trzy rogi lub skórny grzebień na końskiej głowie. Ma być pokryta tarczkami przypominającymi lustra. Są również jednak opowieści, w którym Ninki-Nanka posiada skrzydła, a nawet zieje ogniem. W różnych relacjach jej długość waha się od 9 do nawet 50 metrów. W 2006 roku wyruszyła ekspedycja pod przywództwem kryptozoologa Richarda Freemana, która miała zbadać albo nawet znaleźć kryptydę, o której mówię. Zebrali bardzo dużą ilość relacji na temat kryptydy przypominającej węża lub krokodyla. Zebraliśmy wiele bardzo podobnych relacji z całej Gambii, jednak większość pochodziła z drugiej ręki. Ponoć osoba, która ujrzy Ninki-Nanka, zwykle umiera po kilku tygodniach od tego spotkania, mówi Freeman. Czym jest ta rzekoma kryptyda? Krokodylem? A może jakimś rodzajem jaszczurki? Nie pora na przemyślenia, ponieważ wsiadamy dalej i jedziemy do Liberii, oddalonej o ponad 1500 km. Cały czas poruszamy się niedaleko Oceanu Atlantyckiego, więc mamy co podziwiać i ewentualnie gdzie się wykąpać. Liberia ma powierzchnię ponad 111 km2, w której mieszka ponad 4,5 miliona ludzi, czyli ponad dwa razy więcej niż w Warszawie. Emela Ntouka. Świadkowie mówią, że potwór wygląda jak skrzyżowanie dinozaura z nosorożcem. Według ich relacji ma on długi lśniący róg na nosie i gładką skórę niepokrytą włosami. Wielkością ma przypominać dorosłego słonia, natomiast ma być znacznie od niego silniejszy. Relacje świadków łączy twierdzenie, że róg tego stworzenia jest niesamowicie lśniący. Ludy zamieszkujące tereny, na których rzekomo porusza się stworzenie, twierdzą, że ma ono znajdować się tam od niepamiętnych czasów. W grudniu 1919 roku C.G. James, mieszkający w Afryce, wysłał list, który opublikował London Daily Mail. Pisał w nim o wielkiej bestii z dużym rogiem na nosie, zamieszkującym jeziora, a także bagna. O Emeli Ntouce pisał również John G. Millais w swojej książce z 1924 roku pod tytułem Daleko w górę Nilu. Wspominał on o myśliwym o nazwisku Denis Leigh, który potwierdził to, co napisał wcześniej James, dodając jednak, że zwierzę raczej już wymarło. Czy tak było naprawdę? Czy może jeszcze żyje gdzieś w Afryce? Tylko nikt tego nie widział.
Zastanowimy się nad tym w drodze do kolejnego miejsca, czyli Kamerunu. I tym razem wsiadamy w samolot, ponieważ między jednym a drugim miejscem trasa przejazdu wynosiłaby ponad 3000 km. Kamerun to już państwo w środkowej Afryce nad Zatoką Gwinejską. Całkowita powierzchnia to 475 tysięcy km2, a populacja to ponad 24 miliony osób. Robi wrażenie. Ngo-Ubou. Stworzenie przypominające styrakozaura, rzekomo zamieszkujące sawannę w pobliżu Kamerunu. Ponoć posiada 6 rogów i kopyta. Jest mniej więcej wielkości byka. Według lokalnych mieszkańców ta kryptyda widziana była wiele razy podczas walki ze słoniami o terytorium. W 2000 roku kryptozoolodzy prowadzili badania w pobliżu Kamerunu. Co prawda szukali innej kryptydy, Mokele Mbembe. Kiedy poznali tamtejszą grupę pigmejów, oni opowiedzieli im o innym stworzeniu, które nazwali Ngo-Nou. Utrzymywali, że nie jest to zwyczajne zwierzę, a także, że jedno z nich zostało zabite włócznią kilka lat wcześniej przez starszego członka ich społeczności. Zaznaczyli jednak także, że populacja tych stworzeń zmniejszyła się bardzo w ciągu ostatnich lat, co rzekomo ma utrudniać ich znalezienie. Czy można wierzyć w ich opowieści? Z Kamerunu przenosimy się w kolejne miejsce, w którym już byliśmy w ostatnim odcinku, a mianowicie do Konga, które jest oddalone ponad 2,5 tysiąca kilometrów. Kongo to państwo o całkowitej powierzchni około 340 km2 i populacji ponad 5 milionów. Na tak dużej powierzchni mamy aż dwie kryptydy. Jedna to opisany we wcześniejszym odcinku Mokele Mbembe, który to według opisu ma duży, krępy tułów pokryty rudawą skórą, cztery pękate nogi i długi, mocno umięśniony ogon. Opis przypomina dinozaura, ale to nie jedyny stwór. Kongamato tubylcy opisują jako zwierzę podobne do nietoperza. Według opisów ma od 1 do 2 metrów rozpiętości skrzydeł. Uczestnicy niektórych wypraw do Demokratycznej Republiki Konga twierdzą, że widzieli to zwierzę. Niektóre osoby wysuwają przypuszczenie, że jest to być może pterozaur, latający gad z okresu kredy. Czy te zwierzęta kiedykolwiek zostaną odnalezione? Z Kamerunu wsiadamy do samolotu, ponieważ przenosimy się do Kenii, która jest oddalona w linii prostej o prawie 3000 km2. A jakbyśmy chcieli jechać samochodem, to trasa przejazdu to aż 4296 km. Kenia to państwo położone we wschodniej części Afryki nad Oceanem Indyjskim, a jego powierzchnia całkowita to prawie 600 km2. Populacja wynosi ponad 47 milionów osób. W Kenii widziano właśnie pewną kryptydę, której istnienie jest w moim przekonaniu bardzo prawdopodobne. A mowa tutaj o lwie centkowanym, zwanym też przez rodowitych mieszkańców jako Marozi. Marozi to odrębna rasa lwa przystosowanego do życia w górach, a nie na sawannie. Rzadka hybryda lwa i lamparta, lwa i jaguara lub dorosły lew, który zachował swoje plamy z dzieciństwa. Uważa się, że był mniejszy niż lew, ale nieco większy niż lampart i pozbawiony wyróżniającej się grzywy. Czy Marozi istnieje naprawdę? Zmęczeni? Ja trochę już tak. Ale żeby zobaczyć ostatnią kryptydę, trzeba z Kenii pojechać do Sudanu. Odległość pomiędzy Kenią a Sudanem to jest w linii prostej ponad 2000 km, a jakbyśmy chcieli jechać samochodem, musielibyśmy przejechać 1000 km więcej. Sudan jest końcem naszej podróży. To państwo położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym, gdzie całkowita populacja to ponad 37 milionów, a powierzchnia to prawie 2 miliony kwadratowe. Właśnie na bagnach wokół sudańskiego jeziora rzekomo żyje Lukwata. Mówi się, że Lukwata
ma długą szyję z małą głową. Tubylcy twierdzą, że ma tylko jednego wroga, a są nim krokodyle, z którymi często wdaje się w walki. Wielu mieszkańców wierzy, że jest to sum o długości 12 stóp, ale z opisu przypomina kolejnego dinozaura. Może to być plejozaur. Wszystkie z wymienionych kryptyd mogą być widziane również w innych miejscach, więc nie zdziw się, jeśli jadąc razem ze mną i z mapą, którą tutaj przedstawiłem, w innym miejscu zobaczysz inną kryptydę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli dotrwałeś do końca, to napisz komentarz, czy ci się podobała ta mapa i czy chciałbyś na przykład taką mapę po Azji albo Europie. Cześć!